Nie widać końca wielkiej awarii systemu ŚKUP. To problem, który już szósty dzień dotyka pasażerów komunikacji miejskiej w metropolii. Awaria, której powodem jest cyberatak, wymaga odtworzenia kopii zapasowych. To się dzieje, nad tym pracujemy w zasadzie bez przerwy. Informatycy pracowali przez weekend, pracują nocami. Pracujemy też dziś nad tym, żeby tą infrastrukturę przywrócić. To się już w dużej mierze udało, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, w którym możemy powiedzieć, że awaria została usunięta i system działa. Jednak zanim ŚKUP ponownie zacznie działać, musi być pewność, że nie będzie ponownie zagrożony. Stąd problemy z zakupem i kasowaniem biletów. W przypadku biletów jednorazowych przede wszystkim zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych zewnętrznych, natomiast osoby, które już mają bilet długookresowy na swojej karcie ŚKUP, wystarczy, że podczas kontroli biletów okażą tą kartę kontrolerowi biletów. Gorzej jest z biletami średniookresowymi, wieloprzejazdowymi i odległościowymi. Choć korzysta z nich niewielu pasażerów, to po wznowieniu działania systemu będą musieli pofatygować się do punktu obsługi pasażera. Każdy będzie musiał udowodnić, że w czasie awarii kupował bilety jednorazowe. Ma obowiązek przedstawić poniesione koszty, czyli w przypadku biletów papierowych to mają być zachowane bilety papierowe, a w przypadku zakupu takich biletów jednorazowych przez aplikacje mobilne wystarczy wyciąg z historii transakcji. ŚKUP przestał działać 3 tygodnie przed planowanym uruchomieniem jego nowej wersji, która ma być dużo nowocześniejsza. Prace nad nowym systemem ŚKUP są zaawansowane. Wkrótce wspólnie z GZM ustalimy datę wdrożenia nowego rozwiązania. Nic dziwnego, że ta data na razie nie jest znana, bo przy trwającej awarii uruchomienie nowego ŚKUP-u i tak byłoby niemożliwe. Jak podawała niedawno Metropolia, lepsza wersja systemu powinna być gotowa 28 lutego.